co, no to nie, bo ja mówię, no tak. Z internetu? Tak? A ma pan jeszcze jakieś elektrośmieci w domu? W tej chwili już nie wiem, to co ja to mówię. A niech pan powie, zdarza się, że ludzie na przykład wyrzucają jakieś... Oj, bardzo często. Tak? Bardzo często tam wjeżdżę do lasu, na fajne takie swoje miejsca. A słuchajcie, tutaj kierowca był przy takiej sytuacji. Przyszedł facet i mówi tak. Widziałem na śmietniku telewizor. Tak się wkurzyłem, bo ten telewizor już od 3 tygodni tam leży. Ktoś wyrzucił. Tak się wkurzyłem, że po prostu wziąłem ten telewizor i przyniosłem tutaj. I to jest ten telewizor, słuchajcie, ten właśnie, taki, o ten. Jakiś już zupełnie, tak, już jakiś zabytkowy, ale no to jest podstawowa sprawa, żeby nie lądowały te rzeczy na śmietnikach, no bo później nikt ich nie zabierze, nie? Tylko ma być to zbierane. My systematycznie prowadzimy akcję sprzątania rzek, jezior, kanałów. No wiem, wiadomo. To jest przerażające, co tam się dzieje. Mamy czasem nawet tonę śmieci na kilometr wysprzątanego odcinka. I też tam mamy lodówki, wózki dziecięce, mamy tam telewizory. Przerażające jest to, że ludzie zamiast dbać o tą czystość, zamiast dbać o miejsce, w którym tak naprawdę przebywają non-stop, robią z tego śmietnisko. To jest smutne, dlatego te akcje są niesamowicie potrzebne. Niesamowicie. No fajnie. Tak powiem, swoje elektrośmieci i za co panu dziękuję bardzo. Dziękuję. Aha, od razu panu powiem, tutaj jest... W związku z tym, że akcja ma charakter rowerowy, ma pan dostaje światełka na rower. Zgodnie z... Każdy facet powinien wiedzieć, że z przodu światełko jakie? Białe. A z tyłu? Czerwone. No i wszystko na ten temat. Specjalnie to powiedziałem, żeby przy okazji podziękować. Jeszcze raz dziękuję. Miłego dnia. Pa. To już jest 4. edycja akcji Cycling Recycling. My krążymy na rowerach po całej Polsce. W zeszłym roku była akcja z prądem, bo dokładnie z prądem, czyli z nurtem Wisły od źródeł, od kaskad Rodła do Zatoki Gdańskiej jechaliśmy na rowerach, a w tym roku, no cóż, zwiedzamy jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, czyli Mazury. Startujemy z wyprawą właśnie w Giżycku, w sercu Mazur. Zaraz tu się pojawi ekopeleton, z którym będziemy po prostu ruszać i zwiedzać jeziora i je sprzątać, edukować żeglarzy i mówić o takiej najprostszej rzeczy, że zostawiajmy po sobie jedynie kilwater, odcisk stopy na piasku, ale na pewno nie śmieci. Mazury są dla żeglarzy, ale nie dla śmieci. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy gratów trochę. Mam nadzieję, że nie z biura. Nie, tylko z biura. Tylko z biura. Także, no zobaczymy, co tu jest. O, stary ekspres do kawy. Możemy kawę jeszcze spróbować zapłacić. No, zobaczymy, co burmistrz. To nie jest z biura. Nie, to jest z domu. To może lepiej nie pokazywać, co jest z domu. Pokazywać. Tak. Jakie stare rzeczy ma burmistrz? Tak? Nie zastępca. Dobra. Proszę bardzo. Kto ma ochotę na kawę? Jeszcze jest. Jeszcze jest trochę kawy. Są lodówki na razie. Ale możemy stanąć obok.